Kościerzynie odbyły się 31. targi rolniczo-ogrodnicze. Wydarzenie zorganizował Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Telewizja Trwam i Radio Maryja. To już kolejna edycja targów rolniczo-ogrodniczych. Wydarzenie już na stałe wpisało się w krajobraz powiatu sieradzkiego. Inspiracją jest oczywiście chęć, jak co roku, chęć pokazania tego, co najlepsze w rolnictwie i chęć rozwijania dalszej współpracy z rolnikami, którzy z nami tutaj pracują od wielu lat. Targi to wspaniała okazja do promocji swoich produktów. Nasza firma to około już 20 lat zajmuje się handlem chlebem i to jest takie tradycyjne pieczywo na zakwasie. Żywność jest smaczna, zdrowa, a co najważniejsze, prosto od rolnika. Przywiozłam chlebek wiejski na sprzedaż, chleb ze szmalcem, z ogórkiem. To realizacja polityki od pola do stołu, polegającej na skróceniu łańcuchów dostaw. Bazujemy na tym, że nie tylko przyjeżdżają tutaj na miejsce konsumenci i powiedzmy kupują raz w roku coś fajnego, smacznego, zdrowego, ale że będą wracali, no bo namierzą tego rolnika. Swoje stoisko miały również Lasy Państwowe. Leśnicy przypominali o podstawowych zasadach zachowywania się w lesie, który jest domem dla zwierząt. Będąc w lesie, należy przestrzegać przepisów, które nakłada nam ustawa o lasach. To przede wszystkim nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi, nie zaśmiecać tych lasów, nie powodować zbyt nadmiernego hałasu, tak aby mieszkańcy lasów, czyli zwierzęta, też nie czuły się w jakiś sposób zagrożone. Dla przedsiębiorców to możliwość zawiązania relacji biznesowych. Producenci maszyn prezentują najnowsze modele ciągników i kombajnów, a rolnicy mogą zapoznać się z nowinkami technologicznymi. Targi są więc miejscem spotkania rolników i przedsiębiorców z wielu branż. Podczas tych dwóch dni gromadzi się tu wiele firm i osób z branży rolniczej, a z tego względu, że jesteśmy ubojnią drobiu i ściśle działamy zarówno z hodowcami, jak i potem z końcowym klientem i sprzedawcami, to takie targi są idealnym miejscem, żeby nawiązać dla nas kontakty. Na targach nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, w tym konkursów z nagrodami. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Telewizja Trwam i Radio Maryja.